Wielu graczy Magic the Gathering zadaje pytanie: czy w końcu możemy doczekać się deków do Commandera niepowiązanym z cholernym setem do standardu? Moim zdaniem nie, ale możemy spróbować napisać petycję. Tylko nie wiem, czy do Wizard of the Coast, czy do Hasbro. Cześć wszystkim, z tej strony Seba z Pokstore. Dzisiaj mamy Strat Crimson. Wow! Albo more like wow. Tak, tak myślę. Otworzymy sobie dzisiaj set boostera, który podoba mi się w tym względzie, że jeżeli kupicie sobie ich 20, to trzymanie ich gdzieś tutaj po szafce to wynosi takie same, taką samą ilość miejsca, jakbyście hodowali sobie draft boostery, a nawet mniej. Tylko problemem z set boosterami jest to, że są względem wizardów otwierane dla samego otwierania. Innymi słowy, musicie sobie w buty wsadzić, jeżeli chcielibyście sobie coś pograć. Czy ta pani występuje w takim arcie? Bo powiem wam szczerze, że otworzyłem sobie te prerelisy. I ja tam nie widziałem takich artów rysowanych, a widziałem zupełnie inne, takie bardziej komputerowe do zrobienia. Wow, dostaliśmy karteczkę! Czy to jest pani młoda? Dzień dobry, pani młoda, ale fajna karta. Już myślałem, naprawdę już myślałem, że dostałem jakieś zaproszenie od wizardów, że oni wiedzieli, komu wysyłają. That's nice, powiem szczerze, co to jest w ogóle? Boxstopper, sealed product not for sale. No okej, okay, przekonaliście mnie. Czyli, że co tam jest niby? Promokarta? Teraz! Przewidziałem to, widzicie? Teraz, what you think about magic? Tu napiszemy petycję odnośnie deków do Commandera. Ładna kartka. Czekajcie, czy oni w końcu się zreflektowali i w końcu dają coś, bo te topery się kiedyś bardzo mocno gieły? Wow, poczekajcie. Jestem pod wrażeniem. Czuję się w tym momencie tak, jakby to zrobili dla mnie. Dla mnie, bo ja często rzucam sobie boksami. I nie szanuję produktu. I oni stwierdzili, ej, dużo jest takich frajerów, co jak sobie kupują boksa, to najpierw wrzucają im 10 razy o ścianę, dopiero otwierają zawartość. Wstawmy im taki kartonik, żeby im się toper nie pogiął. Dziękuję. Jestem wzruszony. Napiję się kawy. Wasze zdrowie. No to co, powinniśmy to zostawić na koniec? Dobra. Nie chcę nic mówić, ale ja już porwałem karton. Ja tylko dotknąłem. Ja nawet nie użyłem siły. Ja tylko dotknąłem i on się porwał. Mamy set booster, ze set boostery 20 sztuk, które już powiedziałbym szczerze, że bardzo przypominają normalne boosterki, bo one kiedyś były troszeczkę takie wydłużone z tego co pamiętam, a teraz już nie są. To jest nasz toperek, co tam pójdzie gdzieś, nie wiem co w tym toperze ma być, a my sobie otworzymy po prostu set boosterka i zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Mamy art kartę, okej. No tak, bo tu zawsze art karty są. Z tyłu jest token. Jeden czy dwa? Nie wiem. Na razie to zostawmy. No okej, okay, mamy piękne lądy. Mam nadzieję, że jakieś foile nam się trafią. Zobaczymy, jak tym razem foile będą wyglądały. Mamy komony, na których się naoglądaliśmy ostatnio, a zaraz się jeszcze naoglądacie pewnie jutro. Powodzenia na prerelisie. Polecam. Róbcie sobie czerwono-czarne wampiry blue lub czerwono-zielone agro. To najczęściej działa. Mark of Purifier. Nie, no zdecydowanie to jest zupełnie inne. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Wygląda creepy. Creepy. Dobra, i co mamy? R-kę mamy. I mamy foila też w takiej rameczce. I R-eczkę, którą już kiedyś widzieliśmy. Jak zwykle zapominam, że to są jakieś, What is the list? O! Woo! Ale podpis ktoś ciapnął. Wow! Nice shit. Czy te karty jeszcze coś stoją z podpisami? Bo jeszcze jak ostatnio coś tam kminiłem, to coś tam nawet niektóre z podpisami kosztowały. Czy John Avon jeszcze rysuje? Dla wizardów. Czy znajdziemy tu jakiś jego podpis? Ten przerażający koń za jeden. Many. Okej.
tak jeszcze chyba nie było nigdy w setboosterach, że najpierw komony, później uncommony i później znowu komony. Okej, okay, nieważne. O, Mischievous Cat Gaze. Wow, Cat Like Curiosity, okej. Okay. Has whenever this cat... A, to Curiosity po prostu jest. Okej, okay, okej, okay. This combat damage to play draw a cat. To jest bardzo dobra karta. Powiedziałbym, jak miałbym coś to nazwać, to Legacy Style, bo mamy typa 1-1, którego chronimy, który nam drawuje karty, żebyśmy mogli drawać. Szczerze myślałem, że to jest Tarmogoyf. Naprawdę, tak pierwsze spojrzałem, wow, to coś nowy art Tarmogoyfa, ale nie, to jest Cultivator Colossus. 7 many, XX, Trample. Power and Toughness each equal to the number of lands you control. No to już widzieliśmy i to za mniej niż 7 many. When Cultivator Colossus enters the battlefield, you may put a land card from your hand onto the battlefield tapped. If you do, draw a card and repeat this process. Wow. Ej, to jest grube w Commanderze. Jakby tak poustawiać sobie, zeskrajować troszeczkę lądów, to można z 5-10 lądów położyć. Hmm. Bardzo ciekawy pomysł, oprócz tego, że kosztuje 7 many. Dobra, fajnie. Pierwszy mythic nasz. Moldcast Millipet. Dajcie mi więcej ślimaków. Ślimaki to taki mało znany tribal. Ja bym sobie zrobił takiego komandera ślimakowego. Kto mi zabroni? Na pewno nie Wizardzi. Oni jeszcze mi podrukują. Hmm. Kawa i pani. Usteczka wystawione do pocałunku. Okej. Okay. Mamy... Żebym się nie pogubił. To jest na pewno nie foil. Okej, okej, okej. Retrieve, okej. Okay. Crawling Investation. To wygląda na dobrą kartę. And you may mill two cards. Okej. Okay. Whenever one or more creative cards are put into... Okej. Okay. Okej, okay, czyli insekty, spoko. Znowu mamy komona, czyli tak jakby ten slot jest przeznaczony dla double face card. Gdzie to R-ka może być? Wedding security. I mamy jeszcze, no, pogubiłem się, ale mamy same jedno R-kowe karty. Talia Guardian of... I to się nazywa przedruk. Smutna jesteś, co? 45 zł kosztowałeś. Ile będziesz teraz kosztować? 15 czy 20? Hmm. To zależy jak reszta kart setu, ale super cool. I mamy... mamy Duśka. Duszka. Trochę przyspieszymy, bo tu się nie ma na co patrzeć. Chyba, że nam się karta... Wściekłe dzieciaki do boju. Mamy Foresta. Gdzie są moje foil lądy? Tylko po to otwieram te produkty. Proszę bardzo. Wow, nice shit. 3 czarne i jeszcze jeden czarny dwustronny. Tego chyba nie widzieliśmy. Innocent Traveler, a z drugiej strony mamy Malicious Invader. Podoba mi się poczucie humoru w tych kartach. Takie... Wow, ale mamy ładną panią. Proszę bardzo. Glutonous Guest. A, bo tą kartę już widzieliśmy i tam była też bardzo fajna pani, która się nałykała krwi. A to jest taka bardziej zadowolona jeszcze. Howling Moon, when at the beginning of your combat, okay, whenever an opponent casts their second spell, cool. Czyli dalej się bawimy z przejście dzień-noc, ale całkiem nie najgorsza karta. I tu mamy kartę z The List. O matko. Wow, ale to mamy piękny art. Fajny, fajny, podoba mi się. Będzie na zakładki do książek. Nie! O! Jak chcecie mi wytłumaczyć, jak ten Evolving Wilds jest połączony z tymi dwoma wilkami? Że wilki w lesie mieszkają? Słyszałem, że w setboosterach są połączone karty te ze sobą. Markov Purifier, okej. Okay. Czekaj, znajdę miejsce na ciebie, okej. Okay. To stara babunia znowu z nami jest. Foreboding Statue. Ok, Markov Walzer. Ok. Glutton's Guest, czyli dużo tych kart jest tutaj. Tych. Lantern Flare. This is X damage to target creature or player and you gain X life. X is the number of creatures you control. Aha, albo po prostu płacimy koszt. No spoko. Ja mamy przerażającą konio zombie foil. Ok, no. Karty z The List. Iść tam na swoje miejsce. Na podłogę najlepiej. Na podłogę. Czyli jak mamy token, to nie mamy karty z The List. I get it. Mamy pana. Mamy... Nie, foil landa. Gdzie są moje foil landy, ja się pytam.
Okej, okay. W tym razie ten setbox nie powala, a nawet nie jest blisko powalenia. Czemu? Właśnie, to jest dopiero nasz drugi chyba, pierwszy booster, który mamy, który będzie mieć dwie R-ki. Welcoming Vampire. Okej. Okay. Z taką dziwnotą. I mamy Cassie Quartz Rider. I mamy Londa Foil, to trzy R-ki na tym. Więc mamy pierwszą R-kę Foil. Shattered Sanctum, to jest karta lądu, biało-czarna, w której nie widać dosłownie nic. I to chyba nie jest wina druku, tylko po prostu na jej nic nie widać. To jest jaskinia, w której, przez które przechodzi lekko światło. Jestem ciekaw, jak wyglądają full arty tych lądów. Mam nadzieję, że je zrobili, że pociągnęli ten rodzaj kart. Bo mi się bardzo podobał. Mamy, proszę bardzo, Kinda Nice. I mamy... to jest bardziej foliowane niż tamte. Mamy pierwszego folilanda. Z tego położę na sloty R-ek, bo później wybieranie tych folii to jest czasami dość ciężkie, szczególnie jak jest mało widoczne. To chyba wygląda na dobrą kartę do Limited. The beginning of your upkeep mile card. Okej, okay, okej. Okay. No jest spoko, jest w porządku. Alluring Suitor, Restless Bloodseeker. Ile tych subartów jest? To jest mnóstwo. By invitation only, to już widzieliśmy, to jest removal na cały stół. I na samym końcu mamy jakąś kartę z The List. Dobra, by invitation only. Tu na R-ki ci położę też. Investation Expert, to już go widzieliśmy. To wykołak, który insektu będzie robił. I tu są komony. To jest portal. Nie wiem, to chyba nie jest second stage, to jest first stage. Nie wiem, albo second stage, whatever. Boże. Gdzie oni mają łeb, jak wymyślali, że zróbmy te karty z The List? Co oni myśleli sobie? Dobra, mamy Islanda, nie foil i jedziemy z tym, przyspieszamy sobie trochę. To ja już. Ile można? Ancient Lumber Knot. Super. Common, uncommon. Bardzo mało erek jest w tych setboosterach, przyznaję bez bicia. Bardzo mało się trafia. Jezu, ile to coś ma. Flying, lifelink, protection from vampires, power secret, the number of permanency control, at speed, so... Na disturbie enchantment, bo czemu nie? Has flying, lifelink and protection... Aha, okej. Okay. Dobra. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, ten elemental to jakoś się chociaż prezentuje. Wow. Chciałem zobaczyć, która karta ma ten nawet. Ciekawe. To jest pyk. Mamy Abrade'a. Jakby ktoś nie wiedział, że Abrade jest w tym secie. Abrade wrócił. Unholy Official. Officiant. Super. Okej, okay. Czy to już jest slot Erek? A, bo ja tokena nie wyjąłem. Jest token? Jest token. Tak. Zagubiłem się. Myślałem. Curse of Hospitality creates attack intention player have trample. Cool. No i mamy Circle of Confinement, czyli wydaje mi się uncommon, który będzie grał. No, zawsze się chwalili, że tutaj do trzech erek się trafia na boosterze, a ja jak na razie chyba trafiłem tylko dwa boosterki, które miały więcej. Taki arcik mamy, duszka. Taki mountain, nie foil, niestety. Commony, uncommony, showcase'y 3 tym razem. Te showcase'y bardzo mi przypominają znowu Flesh and Blood, nie? Się wzorowali, czy tam ta gra ma lepszą sprzedalność. Mirage Phalanx. Soulbond. Aha, bo to okej, okay. To z Commandera. Okej, okay. Czyli znowu wsadzają karty z Commandera. Bla, bla, bla. Nie wydaje mi się, że to jest dobra karta. Mam się oddzielnie? Nie oddzielnie. Overcharged Amalgam 3-3 za 4. Flash, Flying, Exploit. Exploit Creator, Counter Target Spell, Activator Ability, or Trigger Ability. Cool, fajna karta, fajny typek. Czy mamy Toxa? Mamy Toxa. Pierce Spell. So far, so nothing. Dziabnę cię. Idź stąd. Wow, siostrzyczki. Chyba. Wow, mamy. Plains of Foil, proszę bardzo, value, samo w sobie. Okej, okay, uncommony, mam znowu Heroes Downfall, poleci na łeb, na szyję ta cena. Voldaren, znowu mamy jedną R-kę na boostera, słabo to wygląda, powiem wam szczerze. Erud, to już ją mieliśmy wcześniej. I jeszcze tu mamy dwa boostery z
tej kubki. I teraz muszę sprzątać, żeby nie pogubiły się jakieś boosterki jak ostatnio. Mamy taki art. Skąd te arty są? Ja nie mijam tych kart, które mają takie arty. Co jest grane? W ogóle ja mam jednego mytika trochę słabo, bym powiedział. Come on, Alluring Suitor. Alluring Suitor! Wizardzi, are you fucking serious with me? Inspired idea. Draw three cards. Za 5. Your maximum hand size is reduced by 3 for the rest of... Jakby chociaż na instancie. Okej, okay, Skulking Killer i mamy kartę z The List. Witch Hunt. Ej, mamy chyba nawet takie trochę, powiedziałbym, prawie lorowo dobrze postawione. Players can't gain life at the beginning of your upkeep, which deals 4 damage to you. At the beginning of your end step, target opponent chooses and random gains control. Okej. Nie. Szczerze nie wiem, co mam wam powiedzieć na to. Po prostu okej, powiem. O, to jest bardzo ładny art. Art card. Będzie na zakładkę do książki kolejne. Czyli to słomp bez foili. Confinement. Cast an enchantment, you gain 2 life. Okej. Okay. Enchantment tribale ożywają. Alluring Suitor. Suitor. Voldaren Epicure. Proszę pana, pan dobrze wygląda. Timotar, Baron of Bats. Ward discard a card. Whenever another non-token vampire you control dies, you may pay 1 and exile it. If you do, create when this creature deals combat damage to the player, sacrifice and return the exiled card from the top. Co? Dobra, okej, okay. Nie takie złe. Okej, okay. Co? Dobra, zaliśmy taką mythic. Ulvenwald Odity. Trample Haste. 4 many, zielony, Trample Haste. Brzmi bardzo źle na start. Trample Haste, Otter Creatures in Control have pushed... Wow, ale byk. Dobrze, nie jest legendą, ale no jest... Wow, mamy coś ślicznego, proszę państwa. Aczkolwiek jest taki trochę zamglony foil. Dream Root Cascade. Ale ładny jestem. UG. Bardzo ładny. Cieszę się, że zdecydowaliście, że będziecie robić dalej tą. Dobra. Siu, przepraszam, ja wyrzucam opakowanie po boosterach. O, dobra. Muszę się przekopać do boosterów po prostu. I już spoiler alert, mamy na końcu foila Ankomona, którego już chyba kiedyś widzieliśmy. I znowu mamy ten dziwny art. Gdzie te dziwne arty się trafiają? Czy ja po prostu je mijam na Komonach i Ankomonach? Oho! A co tu się wydarzyło? Cradle of Safety. Kawaii. Jedziemy dalej. Blood Hypnotist. To jest Mark of Valcer, czyli ten oryginalny art. Unholy Officiant. Blood Crisis. Mark of Verifier. Dollhouse of Horror. Ooh, that's nice. Exile Creator Card from your graveyard. Created token and to construct. And additional this creator get plus... Okej, okay, for each construct you control. Szkoda, że nie na ilość artefaktów, a tylko ilość konstruktów liczną. Jak oceniacie? Bo ja na razie bardzo słabo. Mamy 2 mytiki, w tym jeden mytik to jest mytik z Commandera, więc raczej nie będzie dużo stał. Mamy bardzo... Skąd są te arty? Mamy Foresta i mamy tylko dwa lądy foil, więc też tak... Kiepskawo, ale może jeszcze coś tu się... Ugh, Blood Teeth Harvester. Fajny art. Skulking Killer, okej. Okay. Wilcoming Vampire, to ją widzieliśmy w tym drugim arcie. Vampire's Vengeance i mamy tokena. To Orgia pod Księżycem. Znam tą kartę. Mamy wściekłego zombie skorpiona, który jest większy niż koń i zjada konia. Kinda cool. Mamy dużo, strasznie dużo powtórek kart tych. O, mamy pierwszy raz jakąś tęczkę, jak napije się. Other vampires you control get +1/+1. Lord za 4. When Edgar Charmed Groom dies, return it to the battlefield transformed. Jeszcze masz transformację. What? Edgar Markov's Coffin?
At the beginning of your upkeep, create a 1/1 white and black vampire creature token with lifelink and a bloodline counter on Engas Manadon. If there are 3 or more bloodline counters on it, kinda nice, I think. I wielki horror kraken na końcu. Syncopate. Czy ja też ominąłem tę kartę? To jest kolejny przedruk. No i na samym końcu mamy The List. Ale piękny art. Dobra, dzięki. Zaczynam się zastanawiać. O, tu jest Syncopate. Zaczynam się zastanawiać, czy bardziej mi się nie podoba te art karty niż ogólnie. Ten kart tych. Dobrze, mamy kolejne 2T i mamy, proszę Państwa, mamy mytika. Ja nie znam tych mytików, ale mamy kolejnego zielonego. Cemetery Prowler. Vigilance 3-4, czemu to jest znowu power creep jakiś. Enters the battlefield or attacks exile card from a graveyard. Spells you cast cost 1 less to cast for each card type they share with cards exiled with cemetery paper. Bardzo dziwne i wydaje mi się, że może nie być warte swojej jakiejś ceny. Dawnheart Disciple, okej, okay, come on. Jak nam idzie so far? Kiepsko. Mamy jeszcze Toxa, mamy jeszcze to i mamy grube Toxy, grube Commony znaczy. Common. Guest, mamy kartę z Soul Bondem z Commandera. Paired, whenever this creature attack each opponent mills cards equal to its toughness. Okej, okay, to jest fajne z tym... Z tym 1.14, tak on miał chyba. Splendid Reclamation, To jest karta, która już była. Nie pamiętam w jakim secie, ale była. Okej, okay, to taki set trochę mocno dużo przedrukowanych kart jest. Nie wiem ile, jak mówię, ja spoilerów się uczę. O, Anna narysowała nam chyba panią młodą albo nie wiem kogo, ale bardzo ładna. Proszę bardzo. I mamy jeszcze foil. Czy to jest power paczka, że już trafiliśmy i foila, i kartę z podpisem, która nie wiem, czy jeszcze coś stoi. No jak na razie nie wygląda power paczka. Mamy Voldaren Estate. A, czyli znaleźliśmy ten art tego zamku. Okej, okay, fajny. P1 life. Okej. Okay. Creator Blood Token. Okej. Okay. Aha, że to jest takie jedna RK. Tak jedna RK i tak nic tu ciekawego więcej nie ma. Błagam, dajcie mi coś fajnego. Coś egzotycznego. Coś fancy. Wandering Mind, dziękuję. Ledwo coś im się zmieściło, taką dużą czcionkę dali. Tak, nawet nie chcę. Nie chcę wiedzieć, co to lata. Path of Perry, to już było. Mamy pana Foila, wersja, jak to się nazywa, showcase, nie wiem kto to wymyślił, ale tak to się nazywa. Mamy nie foil Londa. Aktualnie prawie zrzuciłem topera i sobie przypomniałem, czekaj, wiesz, jakiś toper miał być, faktycznie jest toper. Mamy Londa, którego już mieliśmy i tak, odpowiadam na wasze pytanie, bez foila też wygląda jakby nic tam nie było na arcie. Chętnie rzucił okiem sobie na inne kolory. Wow, that's creepy art. Fajny. Na inne kolory tych lądzików. Ciup, tyk. Late to rest. Cool. I znowu kolejna pani. I Hopeful Initiate to dobra karta. I Consuming Tide. Each player chooses a non-land permanent they control. Return all non-land permanent not chosen this way to their own. Then you draw a card for each opponent who has more cards in their hand than you. Za 4 many. Kinda nawet spoko bym powiedział. Tu mamy takie coś. Mamy tokena, żeby nie było. To ile nam się trafiło kart z The List? 3 czy 4? To trochę mało, bo powinno się trafić 7 jak ten. A gdzie jest mój ślimak? Ja chciałem ślimaka mojego na mytiku dostać z jakiejś paczki. Hamlet, Vanguard i proszę bardzo, common.
trzymy tiki na boxa set, który tak był opisywany, że on był taki wspaniały, że tutaj znajdziecie więcej value, że się nie nadaje do draftów przez to. I gdzie te value? Zapomnieliście wrzucić do mojego boksika akurat? Akurat do tego jednego? Wedding announcement? At the beginning of your end step, put an invitation calendar on wedding announcement. If you attack with two or more creatures, then wedding announcement is three or more transform. Okej, okay. No to mamy tokena, jeszcze mamy foil, okej. Creatures you control get plus 1, plus 1. Rozumiem, najpierw robimy toks, a później robimy większy. Mamy wściekłą Kaję. Czy Kaja jest w tym secie jako planeswalker? A właśnie, w ogóle planeswalkery. Słyszeliście kiedyś o planeswalkerach tutaj? Ja tu nie widziałem żadnego. O, Bloodsworn Squire. Jeszcze nie widzieliśmy tego artu. Falkenrod, Curse of Hospitality. Już tą kartę widzieliśmy. Gazeling Snare. I mamy... Ale chociaż w lorze, co nie? Te karty z Gazelingiem dają... Do śmietnika i nigdzie indziej. A to jest ładny art nawet. Całkiem nie najgorszy. Dobra, tu już mamy uncommony i znowu commony. Blood Hypnotist, nie pamiętam, czy widzieliśmy, chyba nie. I serio, to jest jedyny taki art, jaki jak na razie otworzyłem. Jedyny. Enrut, Tormented Prophet i Lond. Żeby nie patrzeć, że nie wiem, paczka jest zła. Jeszcze mamy coś z Delis na koniec. Czemu wszystkie te lądy mają takie ciemne arty, w których praktycznie nic nie widać? Co takiego mrocznego się wydarzyło? Stone Giant! Stone Giant poleciał sobie. Stwierdził, że nie może patrzeć na krab, który otwieram. Którego jest częścią przy okazji. Dobra, mamy Vampire'a, mamy Plains'a, mamy... Value Komuniki, Diver's Cup, super art, polecam. O! Skull's Cup, exploit. Whenever a creature you control, exploit. Okej, niech będzie ci. Blood Petal Celebrant? Chyba był już. No, kolejny Soulbond, czyli te karty Soulbondy raczej nic nie będą kosztowały. Czy w Doskraja trochę jest Whenever on the case, put in. Słabe. Consuming Tide, okej, to porządna karta. I mamy coś znowu z The List. No i Size Engine. I to jeszcze z Plane Chase'a. Okay. Mamy trzy ostatnie boostery, proszę Państwa. Proszę Państwa. Mamy trzy ostatnie boostery. Czy w ogóle nam się trafiają pod rząd teraz te? Tak chyba użyłem, sobie jakoś wymieszałem te boostery, że trafiają się pod rząd z karty z The List. Blood Tweet Harvester, Markov Walzer. Strasznie dużo jest tych kart z tej. Mamy coś nowego, Glorious Sunrise. At the beginning of your combat, choose one, creature you control, target land, gains, draw a card if you control, a creature with power, to get you gain... Okej, takie... Ciężko powiedzieć, czy to dobre, czy nie. Tu fajnie, fajne foliowanie jest. To jest ten paseczek taki foliowany, nie wiem, czy to dobrze widzieć, pewnie nie. Jak otworzycie, to zobaczycie... A, to nie jest karta z The List. Dwa ostatnie boostery i nie zapomnijmy o naszym kochanym boxstopperze, który nie mam żadnego pojęcia, co tam może być ciekawego bądź nieciekawego. To nie jest karta. What the shit is this shit? But actually, seriously. To jest taki art czegoś? Dorothea, Vengeful Victim. Wow. O, Mountain. Foil. Kinda cool. Aż mnie zatkało trochę, jak spojrzałem na ten art, bo nie, po prostu no, tam większość już otwierałem i nie widziałem tych artów po prostu. Doomweaver, Soulbond, Reach, 1-8, a snaga z Doomweaver jest par. When this guy to dies, draw cards equal to its power. Szkoda, że nie twotny. Okej. Okay. Runo Stormkirk, a na samym końcu mamy foila Uncommona. Flying enters the battlefield, target creature card from your graveyard. Okej, at the beginning of your upkeep, we'll get the top card of your library, you may reveal a card, if it's card, okay, 6 or greater is level, transform, okay. Flying, Lord of the Deep. Attacks created, tapped and attacking, token, that's another attacking token, if that card is Kraken, like... Pokręcony typek. Dobra, ostatni booster, proszę Państwa. Jesteście może pewnie razem ze mną zachwyceni z ilości Mythic Rare, które trafiliśmy. Tak, odpowiadam na pytanie. 3, w tym jeden to jest komanderowy, więc raczej nic nie jest wart.
Więc tutaj pula tego, co trafiamy, jest przerażająca, powiedziałbym. Jest zatkało mnie. Mamy jeszcze jedną kartę, która jest Halana and Alena Partners. Ok, chyba w ogóle nie trafiliśmy zwykłej takiej. Jedmini, Coil Combat. Puta plus jeden counter on another target creature you control, where X is another creature gains haste. Ok, na końcu mamy foila, Gift of Fangs, o, znaleźliśmy ten jeden art, którego nie mogłem znaleźć. I na samym końcu jeszcze mam, o, mamy Mythica. Mythica, to jest czwarty Mythic nasz, czyli trzeci tak na dobrą sprawę. Olivia Crimson Bright, o, trafiliśmy pannę młodą. Ale jak widzę 6... Mamy 3-4, tak. Flank Haste, ok. Whenever Olivia Crimson Attack. Return target creature card from your graveyard to the battlefield tab and it and attacking. It gains when you don't control legendary weapon, exit this creature. Okay. Kinda cool. Dobra. To teraz, jak mi tak zrobili, że ja nie dałem rady popsuć tego topera, to może spróbujmy go otworzyć i też go spróbujmy nie popsuć, co? Jakoś. Ok, jest tu jedna karta na pewno. Pewnie wy wiecie, co tam jest, co nie? Pewnie to będą karty, które normalnie będą się w kolektorach trafiały. Gotowi? Siup. Mamy. Ancomona? Foil. Mysterious Blood Illness. Vampire's Vengeance? Aha, dobra. Czyli wygląda to, że to jest po prostu Ikoria 2.0, czyli Godzilla. Czyli mamy coś, co się nazywa, mamy kartę, która normalnie jest regularnie w secie. A tu jest po prostu Vampire's Vengeance, deals 2 damage to each non-vampire creature, create a blood token. Okej. Okay. Nic specjalnego, nic zachwycającego. Nic. Po prostu nic. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego.